Szepnij miłe słowo do ucha. Może nie jest głucha. No, chodź. Mamy chyba nieproszonego gościa w Króliczarni. Aż wam go pokażę. Cześć kochani, witajcie na kanale. Króliki, króliczki. Dzisiaj będziemy oglądać akty. Chyba. Zrobiłam teraz tak, przed wejściem, że tak powiem, na wizję. Zamieniłam sobie, bo będziemy tą parę dopuszczać. Tu jest dziewczynka, a tu jest chłopczyk. No i dziewczynka będzie brana pod uwagę, tylko zamieniłam im po prostu klatki, żeby ta się mogła nawąchać i potencjalnie coś tam ewentualnie. Tak to zrobiłam z Angelą, zadziałało. Angela ma maluszki, my te maluszki dzisiaj obejrzymy. No, także bierzemy się do roboty. To może najpierw sprawdzimy gniazdo. No i co, Angelka jest tu ze mną. Na tyle mi ufa, że myślę, że śmiało sprawdzimy. No, pokazuj, co ty tam masz, dziewczynka. Wróbelki, elemelki. A nie, bo idziesz do klatki. No, idziesz do klatki? Dobra, jednak musimy ją wziąć, bo nam nie pozwoli. A my sobie tu zajrzymy. Co my tu mamy? O, są robaczki. Będzie jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9. No i kochani, 9 króliczków. Ale muszę wam powiedzieć, że bo ona mi się okociła 20. A dzisiaj mamy 22. I zaraz od razu nie chciałam za bardzo sprawdzać, tak tylko grzebłam, czy wszystkie cieplutkie. I jednego mi z cycorem wywlekła, więc było 10, zostało się 9. A tak w ogóle, to wam muszę powiedzieć, że mi Angelika dzisiaj taką niefajną niespodziankę z samego rana zrobiła. Myślałam, że mi się wykończy. Przyszłam rano dawać jeść, jak każdy z nas. I po prostu zachłysnęła się. No ja tak wywnioskowałam. Dałam jej mieszankę i musiał jej... Podejrzewam, że to największe. Do nosa. W przeciągu 4 minut myślałam, że mi się wykończy. Zaczęło taki mokry nosek miała. Głowę do góry trzymała, skakała po wykutniku, z wykutnika. Myślałam, że mi się wykończy, no ale wykichała się. Przyszłam za parę minut, a Angelka już z apetytem przy misce siedziała. Dobra, już ci przynosimy maluszki. Także co, Angeli żeśmy już maluchy oddali. Już ją ma w klatce. Maluszki. Jak się grzebią. Sama Angelka ma się już dobrze, na szczęście. Ale panią wystraszyła dzisiaj. I to bardzo. I co, lecimy do oto tych. A dziewczyna, będziesz miała branie. No, będziesz brana pod uwagę. Za chwilę, poczekaj. Już, proszę bardzo. Idziemy po samca. Obawiam się, że dzisiaj nic z tego nie będzie. Stąd też te klatki trochę podmieniłam. Chodź no. No właśnie.
No, żebyś ty mi nie wyleciała z klatki, dziewczyna. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest rasa Vuyodest. Vuyodes. Vuyodesik. No i jeszcze sobie może mieszankę zrobimy, bo mi się skończyła. Pokażę wam, jak to mniej więcej u mnie wygląda. No, Angela poszła karmić, podejrzymy ją. Musicie przyznać, że ładnie to wygląda, nie? Ładny widok. Chyba nic z tego, Adaś. Chyba nic z tego. Dziewczyno, weź no się. Ogarnij no się. Weź. Takiego ci kawalera fajnego dam, a ty co? Uważasz, że ci nie widać, tak? Schowałaś się i ci nie widać. Mi wypadniecie, hej, dziewczyna, wcisnęłaś mi się, a tu deska jest. Pieronica. No co, nic. Nic. A miała być brana pod uwagę. Mnie się jakoś tak dziwnie nie udaje nagrywać wam aktów. U Angeli też filmik był i też na filmiku nie, a na drugi dzień przyszłam. Tak jak powiedziałam, podmieniłam trochę klatki. Nabrała takiej delikatnej rójki i stało się. Idziemy zobaczyć, czy maluch nie wyszedł z nią. Nie wywlekłaś nic przy scyzorku? No ale chociażby się tam zakopała ta dziewczyna. No. No co prawda dzisiaj jest fajnie ciepło. No ale... Dobra. Wie co robi. W końcu to ona jest matką. No ja też. W pewnym sensie. Nawet nie w pewnym sensie.
Idzie Angela, zakup. Idź. No i co? Zrobimy sobie przerwę. Ja może faktycznie pójdę tą mieszankę. Zacznę robić. Adaś już zmęczony. Ja sobie ją stąd wezmę, bo no jednak wolałabym wiedzieć, czy usiadł, czy nie. A w tej chwili będę musiała wyjść z króliczarni, żeby zrobić mieszankę, także wracamy za chwilę. I teraz tak, u mnie to tak wygląda, że mam w tej chwili takie wiadereczko, taka pojemność wiadereczka i tu mam jęczmień. Kupuję sobie jęczmień. Kupuję sobie owiec. Teraz lecę po pszenżyto, także tu mam wiadereczko pszenżyta. Tu mam niecałe wiadereczko takie granulatu z kokcydiostatykiem. No i tak robię z każdym jednym. Jeszcze raz taka dawka. Z tym, że już teraz nie daję jęczmienia, tylko dam więcej owsu, wiadereczka owsu. No i tak wygląda moja mieszanka. Tam wam powiedziałam, że daję więcej owsu. Owsu. Przężyta nie daję po prostu tak dużo. Owiec, jęczmień, przężyta, wiadereczko. I tak sobie, i takie coś moje króliczki wpierdzielają. No. A co do króliczków, to gówniarstwo rozsadziłam. Gówniarstwo, czyli mam na myśli, to jest 12, 11. Dopiero im tu się nadałam, dosłownie. Się futrują, ale położymy. Zjadę to zjadę. Tu bez zmian. Gdzie tu jest jeszcze gówniarstwo? Tu jest gówniarstwo. Zasianka nie zjadły jeszcze. Mają. No i tu. Ta klatka. I ta klatka. Także co? Jedziemy z powrotem. Sprawdzimy, co to. Pokażę te nasze. No dziewczyna, może Anusz, może się rozmyśliłaś. Adaś. Ej no, sierściucha tu masz. No i mamy gościa w króliczarni. Nie uwierzycie, kto mi tu przyszedł. Już wam pokazuję. Tylko ich muszę przymknąć, bo mam tą deskę trochę. Otóż i to. Wyścigówka przyszła. Podłożyłam jajka i jedna taka wyścigówka się wykluła. Wyścigówka szaleje. Jest oddzielona od kur. Biega tu sobie po podwórku. Całe podwórko dla niej. Jest kurka z wyścigówką. Ale mnie nie o to, mnie do króliczków. No nic, będziemy próbować jutro. No i co kochani, podejście drugie. Wczoraj nic nie wyszło, może dzisiaj wyjdzie. A dzisiaj mamy 20. No nie drugi, no. Dzisiaj nie mamy 22. Dzisiaj mamy
Dzisiaj mamy taki dzień. Jak już widzicie w tle puchary, to nie muszę mówić, po co one tam są. Zapraszam do konkursu, nie muszę mówić, że trzeba zasubskrybować kanał, napisać słowo konkurs pod filmikiem, konkurs. No, także co? Aż to dziewczyna. Jeszcze sobie chłopaka otworzę. Będziesz dzisiaj rozdawna, czy nie będziesz rozdawna? Spokojnie. O, poszło! Aż żeż ty. Poszło. Gitara. I teraz jakby poszło jeszcze raz. O tak. O tak. Adaś. Dwudziesty trzeci, czyli to. Ale tupie, nie? Skupany. Co, może nie będę przedłużała, bo wczoraj trochę tego tych minut poleciało, dzisiaj już trzecia biegnie. Teraz jeszcze przypominam o tym konkursie moim. Jest was już niewiele brakujących do tego, żeby mogła wreszcie te puchary rozdać zwycięzcą. Gniazdo Angeli żeście widzieli. Z dobrą mamusią, bo zaraz po mojej kontroli wleciała do gniazda i nakarmiła, także już mi się podoba ta samiczka. Jak tylko tak będzie robić, to będzie super. No, a z mojej strony co? Z mojej strony mogę powiedzieć tylko do następnego.